Chciałam złożyć świadectwo uzdrowienia u mnie, bo przed konferencją, pamiętacie, było dużo się działo, ja miałam jakieś pomysły na to, żeby chodzić nawet po tramwajach, po autobusach i tam zapraszać ludzi też, tak? Ale w pewnym momencie coś się stało z moim sercem i no było słabo. Nie mogłam wychodzić tak w takiej dużej mierze, po prostu tak bardzo, bardzo mega spokojnie funkcjonować. No niestety, tak się zdarzyło, przeciążyłam swój organizm przez miesiące i jakieś tam jeszcze trochę dłużej, lekceważąc swoje zdrowie i noce i tak to potem wyszło z moim sercem. Nina, nie wiedząc o tym, co się dzieje, mi zaproponowała, żebym na tej konferencji tam działała w recepcji oraz w jakiejś tam części tego spotkania z mikrofonem, żebym podchodziła i podawała. No ale ja przemyślałam to, bo zobaczyłam, no wiem, że przyjęłam Boże uzdrowienie, Bożą wolność, ale jednak no, w tej chwili jeszcze po prostu no, nie mam tej siły, nie mogę po prostu być w dwóch miejscach, w jednym miejscu rano, a później, bo widzę, czuję to samą sobą, że jestem przeciążona, nie dam rady, fizycznie po prostu, tam jestem zakleszczona, nie mam na to siły w ogóle. Słuchajcie, w jednym pomieszczeniu, nie, żeby przejść tu, a potem tam tak sobie swobodnie. No i była ta modlitwa uzdrowienia o serce konkretnie, tuż przed konferencją. Artur wywołał osoby, które doświadczają problemów z układem krążenia. I ja wyszłam też na środek, on się pomodlił i po tej modlitwie odkleszczyło mnie, mogłam normalnie chodzić, biegać, a teraz zaczęłam takie nawet działania pracy, gdzie chodzę od domu do domu i kilometry tam Amen. Przechodzę i swobodnie, słuchajcie, Amen. Swobodnie cały czas. Także dziękuję Bogu Amen. Za to. Dzięki bardzo. Chwała Bogu.